Przedstawiłem panią na początku jako osobę z prawdziwym politycznym cenzusem. I chciałbym w związku z tym zapytać, czy dla osoby publicznej, a pani, mimo że bez tytułów jest osobą publiczną, taki cenzus majątkowy, przynajmniej przyzwoity, pochodzenia, które pani posiada, wykształcenia, które też pani posiada, czy to są elementy, które pomagają być uczciwym? Czy krótko mówiąc, kiedy wybieramy swoich przedstawicieli, powinniśmy na takie cenzusy zwracać uwagę, czy to jest już dzisiaj element nieistotny? Wie pan, nie wiem, dlatego że to jest kręgosłupy ludzkie, są niezależne chyba jednak od wykształcenia, są związane niesłychanie z tradycją i wychowaniem, rzeczywiście. Znaczy najczęściej ludzie skądś mają, gdzieś mają korzenie, i jakoś byli wychowani i z jakiegoś powodu posiadają kręgosłup niesłychanie twardy. I tutaj powiedziałabym, ani cenzus, ani pieniądze tego nie zmieniają. I znam takich ludzi i to nie jednego. Także to muszę powiedzieć, i byliby godni absolutnie piastować każdą funkcję, pod warunkiem, że ludzi na tych piastujących funkcje no właśnie się kontroluje. Oni wszyscy powinni być zawsze kontrolowani, tak powinni, czy mają, czy nie mają cenzusu. Tak nam się strasznie nie podobało w 1945 roku, to znaczy nie, bo mnie tutaj na świecie nie było, ale nie podobało się, że do władzy dochodzą noworysze. Otóż w 1989 roku dokonała się kolejna rewolucja i znowu do władzy doszli noworysze. Ja bym zapytał, kto lepszy w takim razie, komunista, czyli człowiek władzy w trzecim pokoleniu, czy solidarnościowiec, który dorwał się do pierwszego garnituru? To wszystko jedno, to w zasadzie jest zupełnie obojętne, jeżeli jest... No to by zaraz protestował, natomiast ja uważam, że różnica nie jest aż taka duża. W sytuacji, znaczy różnica może być tylko wtedy, kiedy rzeczywiście dobrze są skonstruowane w państwie mechanizmy kontrolne. Tutaj mój mąż jest innego zdania, to co chciałaś powiedzieć? Różnica jest po prostu ta, że komuniści swoją elity, swoją kadrę dobierali na zasadzie selekcji negatywnej. To znaczy na zasadzie konformizmu, na zasadzie cynizmu, na zasadzie potakiwactwa w ciągu ostatnich 20 paru lat. I stąd ta kadra jest tak mało przydatna, stąd ta kadra o rzekomo dobrym przygotowaniu, na przykład ekonomicznym, no w żaden żywy sposób nie jest się w stanie sprawdzić w warunkach wolnego rynku, prawda? I wybitni działacze komunistyczni zakładają wielkie przedsiębiorstwa oparte o gigantyczne kredyty państwowe, po czym te przedsiębiorstwa plajtują. Także to nie jest przypadkowy zbiór osób. No, ja chciałbym również powiedzieć, że tutaj popatrzmy na to, co się dzieje w ciągu ostatniego roku. Jeżeli mamy ministra, który jest podejrzany o to, że pijanemu zlikwidował lancię rządową oraz tego samego dnia próbował zgwałcić nastolatkę. Inny minister okazuje się być zwykłym złodziejem, poszukiwanym listem gończym. No, mamy dużo tutaj przykładów. Mamy postępowania prokuratorskie wobec osób najwyższego garnituru, a to są ci starzy dobrzy towarzysze, to nie są nowi ludzie. Ja muszę powiedzieć, że w tym krótkim okresie no, miała nasza elita solidarnościowa swoje grzechy, ale takich numerów to ja nie pamiętam. Chciałbym zapytać panią o to. Ma pani, jak powiedziałem, nie wymawiając, 20 lat doświadczeń w badaniu sposobu funkcjonowania rozmaitych kręgów właśnie przedstawicielstw społecznych, tak to należało nazwać. Czy uczciwość, o której w tej chwili mówimy, jest kategorią wyłącznie religijną, czy jest kategorią społeczną? A jeżeli jest kategorią społeczną, to w jaki sposób uczciwość można wykazać? Czy nie jest przypadkiem tak, że po pierwsze istnieje domniemanie mojej uczciwości, ja nie muszę udowadniać, że nie kradłem, a jeżeli ktoś mi chce mi powiedzieć, że kradłem, to proszę mi przedstawić dowody. Wiem, to jest podstawowe prawo w sądzie oczywiście normalnym. Natomiast życie publiczne jak gdyby jest troszkę, nie jest sądem i to jest jak gdyby troszkę co innego. I w tej chwili dostał uczciwością, no stało się jak się stało i to nie ma tutaj po prostu problem tego, że właśnie wszelka kontrola społeczna była przez ileś lat całkowicie zatrzymana, a po 89 roku też ogromnie się jej zawsze bano i ogromnie był ogromny problem, że już od dziś to my wszystko nam będzie wolno i będziemy mogli w ogóle funkcjonować jak chcemy, wreszcie jak chcemy. No, że też się tutaj te społeczności rozszalały jak gdyby i też bardzo nie chciały się ograniczać przy pomocy jakiejkolwiek właśnie kontroli. Wszystkie kontrole, i tutaj kolega Lawina powinien też to
pewnie to, jak sądzę, potwierdzi. Wszystkie kontrole miały bardzo ciężkie życie. W ogóle nie mogły zafunkcjonować w ogóle izby skarbowe normalnie, właściwie Najwyższa Izba Kontroli ma bez przerwy, miała problem, prawda? Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o ustroju, jednak pani używa nazwę kontrolną, więc przepraszam pana Andrzeja, ustroju kontrolnym naszego państwa. Czy to, co jest w tej chwili, jest prawidłowo zbudowane? Czy NIK jest wystarczająco niezależny? Czy sposób powoływania prezesa NIK-u jest pani zdaniem właściwy? Czy fakt na przykład, że NIK ciągle nie kontroluje gmin? Natomiast istnieją tak zwane regionalne izby obrachunkowe. Czy to jest właściwa pani zdaniem konstrukcja? Krótko mówiąc, jeżeli ze swoich doświadczeń była pani się w stanie odnieść do sposobu kontrolowania, do sposobu rozliczania się naszych przedstawicielstw, co pani na ten temat ma? Znaczy, jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, to po prostu uważam, że ona ma jeszcze za małe uprawnienia, generalnie rzecz biorąc. Ona ma za małe uprawnienia, ona się zajmuje tylko liczeniem, rachunkami generalnie, natomiast nie zajmuje się na przykład, właściwie prawie że się nie zajmuje tą merytoryczną stroną, czy rzeczywiście są wyrzucane, czy nie pieniądze ze strony czysto właśnie takiej merytorycznej. A jeżeli się przypadkiem zajmie, bo czasami to zajmuje stanowisko, to wtedy robi się wielka awantura po prostu. A jak pani ocenia działalność NIK-u pod dowództwem Lecha Kaczyńskiego? W szczególności interesują mnie te jego ostatnie kontrowersyjne, czy w każdym razie znane ataki, atak na pana Dąbrowskiego, atak na Fundację Kultury. Czy to rzeczywiście wykrycie nieuczciwości, czy jakieś niezrozumienie praw komercjalizacji? No muszę panu powiedzieć, że myśmy to wykryli, jeżeli można tak powiedzieć. W każdym razie mieliśmy takie zlecenie senatorskie i te sprawy, które tutaj koleżanka tym się zajmowała, to myśmy to już w 90 roku byli tego zdania, więc co właśnie pan Kaczyński sformułował w tej chwili. No tylko, że właśnie ponieważ no, nie byliśmy najwyższą izbą kontroli, nasza wiedza była wybitnie niedoskonała, nie mogliśmy porządnej właśnie kontroli zrobić, bo nie mieliśmy na to po prostu czasu. Błędem jest stwierdzenie, że Regionalna Izba Obrachunkowa kontroluje samorząd. Ona sprawdza tylko formalnie rachunki. Jest koncepcja, aby samorząd w ogóle nie był przez nikogo kontrolowany. Co możesz nam powiedzieć o tej koncepcji? Tak, to nam się po prostu wydaje przerażająca, po prostu przerażająca. Przerażająca. Ja jeszcze chciałem tylko zapytać o Senat. I demoralizująca w sposób jakiś ostateczny. W związku z likwidacją obecnego pani biura, w związku z wcześniejszą likwidacją biura zagranicznego Senatu, mówi się, że to w ogóle przygotowanie do likwidacji Senatu jako takiego. Czy uważa pani, że Senat w tej chwili prawidłowo wykonuje swoje funkcje? I w ogóle, że jest nam potrzebna ta instytucja? Czy zgadza się pani na przykład z senatorem Kozłowskim, który powiada, że należałoby to w ogóle rozwiązać? Nie, ja w ogóle uważam, że senat byłby bardzo przydatny, ale to myślę, że powinien mój mąż się wypowiedzieć na ten temat bardzo ciekawie i interesująco na ten temat mówi, to ja w połowie tak nie powiem ciekawie. Natomiast wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo przydatny, bo i z powodu tego, że może i prawo jak gdyby oglądać jeszcze z jednej strony i po pierwsze może właśnie ponadpartyjnie, bo ludzie są wybierani w wyborach bezpośrednich, a nie w wyborach partyjnych, czyli można byłoby tak ponadpartyjnie niejako też właśnie oglądać to prawo, które się... Ogromnie miło słyszeć żonę, która publicznie dobrze mówi o mężu, a więc ostatnie słowo, niech dzisiaj należy do męża. No cóż, ja uważam, że instytucja Senatu jest instytucją niezwykle ważną. Z tym, że Senatu no nie o tak okrojonych kompetencjach jak w tej chwili. Jeżeli te kompetencje będą tak okrojone jak obecnie, jeżeli Senat będzie uchwalał budżet w ciągu 2,5 godziny debaty, jeżeli ustawy pilne będzie rozpatrywał w ciągu tygodnia, w tym momencie to wszystko przestaje mieć po prostu sens i taki, tu się muszę zgodzić z senatorem Kozłowskim, że działanie Senatu w tej postaci, w tych kompetencjach po prostu no, jest troszeczkę pozbawione sensu. Natomiast uważam, że Senat o rozszerzonych kompetencjach, Senat, który nie jest Senatem apolitycznym, ale który jest Senatem apartyjnym, Sejm realizuje, ma bezpośrednie kontakty z władzą wykonawczą i reprezentuje poglądy społeczne w oparciu o partie polityczne. Natomiast Senat, który jest Senatem apartyjnym, gdzie senatorowie zawieszają swoją przynależność partyjną, może tworzyć grupy realizujące pewne merytoryczne koncepcje rozwiązywania problemów społeczno-politycznych. Pani Zofio, ostatnie pół słowa. Co z przyszłością? Czy będzie funkcjonowała jakieś biuro Romaszewskich?
Tak, nie, na razie nie. Na razie nie. Dziękuję Państwu.